Dzisiaj 5 ciekawostek z 5 polskich miast. I zaczynamy w Warszawie na Starym Mieście. Teraz jesteśmy na ulicy Kanonia, która jest jednym z najbardziej uroczych zakątków warszawskiej starówki. Z dwóch stron kamieniczki o zdecydowanie średniowiecznym rodowodzie, z trzeciej strony masywna bryła, teraz katedry, wcześniej kolegiaty, jeszcze wcześniej kościoła parafialnego. I teraz rodzi się pytanie, jak to się stało, że taki duży, trójkątny kawałek terenu przez całą historię miasta, od średniowiecza do dzisiaj, pozostał niezabudowany. W końcu średniowieczne miasta były bardzo gęste, ciasne, no bo każdy metr wewnątrz murów był na wagę złota i każdy metr chciano jak najlepiej wykorzystać. Pierwsze skojarzenie może być, że może tutaj była jakaś funkcja targowa, handlowa. No w końcu w starych, średniowiecznych miastach musiały być jakieś rynki. No właśnie. Do funkcji targowej, handlowej był rynek, który jest trochę dalej. Więc tutaj musiała być jakaś inna funkcja, która była na tyle ważna, że średniowieczni mieszkańcy Warszawy postanowili jej nie zmieniać i nie zabudowywać tego kawałka terenu, no nie dogęszczać trochę miasta, aby zmieściło się w nim trochę więcej ludzi. No w pewnym sensie tu mieścili się ludzie, ale w zupełnie inny sposób niż sobie to wyobrażacie, ponieważ tutaj od średniowiecza do końca XVIII wieku był cmentarz. To ta uświęcona ziemia cmentarza powodowała, że nikt nie zdecydował się tutaj nic zbudować aż do dzisiaj. I Warszawa nie jest tutaj wyjątkiem, ponieważ takie małe cmentarzyki przy kościołach parafialnych organizowano także w innych miastach i także w innych miastach znajdziemy przy dużych kościołach w centrach miast małe placyki. Zaczęliśmy w Warszawie, ale teraz przenosimy się do Krakowa. Tam jest Kościół Mariacki, przy którym jest niewielki Plac Mariacki. I to też jest pozostałość takiego właśnie przykościelnego, przyparafialnego, małego cmentarzyka, który także tam w Krakowie funkcjonował aż do końca XVIII wieku. A skoro myślami jesteśmy już w Krakowie, to nasza następna ciekawostka dotyczy właśnie Królewskiego Stołecznego Miasta. Na pewno kojarzycie w Krakowie Planty, wielki park, który otacza najstarszą część Krakowa. No i właśnie, znowu, jak to możliwe, że po jednej stronie gęsta zabudowa, po drugiej stronie gęsta zabudowa, a w środku co? Niewykorzystana działka inwestycyjna? Czy dawni krakowianie zapomnieli zainwestować tak dużo świetnego terenu w centrum miasta? No nie. Powstanie Plant jest dowodem na geniusz i wizjonerstwo włodarzy miejskich z pierwszej połowy XIX wieku. Tam, gdzie dzisiaj są Planty, publiczny park, wcześniej, od średniowiecza, były mury miejskie i fosa. Jednak już w XIX wieku w wielu miastach, które budowano w średniowieczu, orientowano się, że te dawne średniowieczne mury no, już nie chronią przed nowoczesną bronią, za to uniemożliwiają rozwój miast. Te dawne średniowieczne miasta duszą się w obrębie tych przestarzałych murów. I w wielu miastach, także w Krakowie, postanowiono te mury zburzyć i zrobić na miejscu tych dawnych fortyfikacji coś nowego. W Krakowie pomyślano bardzo przyszłościowo, że w centrum miasta, jeśli ono się bardzo gęsto zabuduje, potrzebne będzie jakieś miejsce, żeby można było poddychać świeżym powietrzem. Więc wymyślono publiczny park. Jeżeli kojarzycie, że w parku rosną rośliny, a słowo planty kojarzy się z roślinami po angielsku albo po łacinie, i stąd ta nazwa, to jesteście w błędzie. Planty, nazwa planty pochodzi od tego, co zrobiono z murami i fosą. Rozplantowano je, czyli wyrównano teren. Z Krakowa przenosimy się do Wrocławia, czyli miasta, w którym także jest mnóstwo świetnej architektury, a nas interesuje jeden konkretnie budynek, ten. Kościół Świętej Marii Magdaleny. Jeżeli będziecie we Wrocławiu i będziecie oglądać ten kościół, to na pewno szybko zorientujecie się, że a. to jest kościół gotycki i b. w jednej z jego bocznych ścian jest romański portal. Jeżeli kojarzycie, jak tam szły te style w przeszłości, to wiecie, że najpierw był styl romański, a po nim nastąpił styl gotycki. Więc zwykle, kiedy będziemy widzieli budynek, który jest generalnie gotycki, a w nim jest jakiś romański detal, na przykład portal, to będziemy się domyślali, że to było tak w dawnych czasach, że ten kościół albo ten budynek był romański i potem go przebudowano w stylu gotyckim. No i zwykle będzie to prawda. Ale nie w przypadku kościoła Świętej Marii Magdaleny, ponieważ owszem, ten portal jest romański, a zatem jest wcześniejszy niż gotycka bryła, ale wcale nie pochodzi z tego kościoła. On został wmurowany w te gotyckie mury w roku 1546, a został wymontowany z zupełnie innego kościoła, także we Wrocławiu, na Obinie, z opactwa na Obinie, które to kościół i całe opactwo zostało zburzone w roku 1529. Dawni wrocławianie no, czuli, że ten romański portal jest piękny i głupio byłoby go stracić, więc użyli go drugi raz, wmurowując go w inny kościół, którego akurat nie burzyli. Czwarte miasto, Poznań. Miasto, które odegrało w naszej historii rolę niebagatelną, absolutnie nie do przecenienia. W X-XI wieku było jednym z ośrodków rodzącej się polskiej państwowości, siedzibą władców. No to jeśli mówimy o mieście, które jest siedzibą władców, to spodziewalibyśmy się, że będzie w nim jakiś zamek, prawda? I słusznie, w Poznaniu są nawet dwa zamki. Jednak jeśli mówimy o mieście tysiącletnim, to te zamki są cokolwiek młode. Średnia wieku około 50 lat.
Jak to możliwe? Starszy z tych zamków został zbudowany w 1910 roku. Jest to zamek cesarski, zbudowany dla cesarza Wilhelma. I chyba jest to w ogóle ostatnia wielka monarsza rezydencja, jaką wzniesiono w Europie, bo kilka lat później wiele z europejskich monarchii upadło, także ta pruska. I po niej w Polsce został tylko ten wielki, monumentalny, trochę taki eklektyczny, fantazyjny zamek. No i już później nikt nowych zamków królewskich ani cesarskich nie budował. No prawie nikt, bo mamy jeszcze w Poznaniu drugi zamek, zamek królewski, ukończony w roku 2013. Kilka dni temu zapytałem was na Facebooku, co o nim sądzicie, no i muszę przyznać, że opinie nie były zbyt przychylne. Trudno się dziwić. Ten budynek, nazywany Zamkiem Królewskim albo Zamkiem Przemysła II, no i trudno powiedzieć, że jest odbudową. To jest nowy zamek. To jest nowy zamek, ponieważ został zbudowany na podstawie... został zbudowany na nowo. Został wymyślony zamek. Zbudujemy zamek. Kto Boga temu zabroni? I zbudowano zamek. On stoi na fundamentach, które pamiętają faktycznie czasy Przemysła II z końca XIII wieku. Jest dobudowany do czegoś, co było wcześniej, wchodziło w skład kompleksu zamkowego. Jednak jedyna rzecz, która jest pewna w kwestii Zamku Królewskiego w Poznaniu, to to, że on nigdy nie wyglądał tak, jak teraz wygląda, tak jak teraz został zbudowany. Został całkowicie od A do Z wymyślony na podstawie no, jakichś tam opisów, no, ale opisy są... No, każdy widzi trochę co innego, prawda? I każdy jak czyta, to też sobie wyobraża co innego. Jest bardzo taki lapidarny, można powiedzieć, rysunek, taka rycina, która przedstawia ten zamek, ale głównie z niej wynika to, że zamek był, a nie do końca to, jak wyglądał, a już nie mówiąc o tym, że miał jakieś detale, jakiej wielkości miał okna i jaki miał na przykład kształt kroksztynów, które podtrzymywały krenelarz. No nie, takich rzeczy absolutnie nie wiedzieliśmy, no więc ktoś to musiał wymyślić, wymyślił i tak zostało to zbudowane. Faktycznie ten zamek jest bardzo często krytykowany. Trudno odmówić krytykom pewnej słuszności, ale zawsze warto spojrzeć na to pozytywnie. Dzięki temu zamkowi wiemy, jak wybitnymi architektami byli ci budowniczowie, którzy wznosili zamki w średniowieczu w stylu gotyckim i jak one pięknie wychodziły, bo naprawdę nie musiało się tak dobrze udawać wtedy. Warszawa, Kraków, Wrocław i Poznań to miasta, o których można powiedzieć, że rozwijały się modelowo. Rozrastały się o kolejne dzielnice, kolejne wspaniałe gmachy publiczne. Od średniowiecza były już ważnymi ośrodkami politycznymi, gospodarczymi, kulturalnymi, intelektualnymi. W swoim czasie były siedzibami królów, książąt i biskupów. No można powiedzieć, że to są takie historie sukcesu. Te miasta osiągnęły wspaniały urbanistyczny sukces. Ale czy każde miasto ulokowane w średniowieczu z siedzibą jakiegoś dworu i zapleczem intelektualnym miało taką gwarancję sukcesu, czy miało gwarancję, że będzie rozwijać się harmonijnie tak jak Warszawa, Kraków, Wrocław albo Poznań i osiągnie rozmiary współczesnych wielkich metropolii? Nie. Wcale nie musiało tak być. I teraz jesteśmy w Czersku, małej wsi na południu od Warszawy. Jednak gdybyśmy przyjechali tutaj w XIV wieku, to nie powiedzielibyśmy, że to jest mała miejscowość na południu od Warszawy, tylko bylibyśmy zachwyceni, jaką wielką kosmopolityczną metropolią jest to miasto. Ponieważ Czersk przez cały XIV wiek był stolicą Mazowsza. Tutaj, na zamku w Czersku, książęta mazowieccy mieli swoją siedzibę. Nieopodal działała kapituła, czyli taka rada mądrych kanoników, z którymi związany był ważny kościół kolegiata, więc tu było zaplecze polityczne w świetności miasta, zaplecze intelektualne, a to, co przyniosło mu bogactwo, to było jego dogodne położenie handlowe. U stóp zamku płynęła Wisła, która była handlowym oknem na świat tego miasta. No to co poszło nie tak? Dlaczego Czersk nie jest teraz tak duży jak Warszawa, Poznań, Wrocław albo Kraków, tylko jest małą wsią? Dwie rzeczy. Po pierwsze, Wisła to jest kapryśna rzeka i w którymś momencie w średniowieczu jej koryto odsunęło się od zamku o kilkaset metrów. Na miejscu tego dawnego koryta teraz jest Jezioro Czerskie, starorzecze Wisły. No i nagle okazało się, że to dogodne położenie handlowe, gdzie wystarczyło zejść ze skarpy i już był port rzeczny, no już nie jest takie wygodne, bo do portu rzecznego jest kilkaset metrów. A druga rzecz to decyzja polityczna. W 1413 roku Janusz I, książę mazowiecki, przeniósł swoją siedzibę stąd, z Czerska, do nowego, prężnie rozwijającego się ośrodka, do Warszawy. Tam zaczął budowę swojego zamku, który stał się zalążkiem dzisiejszego Zamku Królewskiego. Ze sobą zabrał dwór, zabrał też kolegiatę, kapitułę i wszystkich kanoników. No i Czersk stracił to swoje wielkie znaczenie polityczne, intelektualne i ekonomiczne. W końcu stał się tylko wsią,
A jedynym, co świadczy o tej wspaniałej średniowiecznej przeszłości, no są ruiny zamku, jedne z najcenniejszych tego typu ruin na Mazowszu i układ lokacyjny, bo cały czas w miasteczku jest rynek, który pamięta czasy świetności miasta. Kto wie, gdyby nie ten kaprys natury i decyzja Janusza I z początku XV wieku, być może dzisiaj stolicą Polski byłaby nie Warszawa, a właśnie Czersk. Dziękuję za obejrzenie tego odcinka. Aby zobaczyć więcej filmów o tym właśnie, jak zakładano miasta w średniowieczu, kliknij poniżej do naszej playlisty o niewidzialnych zabytkach polskiego średniowiecza i kliknij tutaj, aby subskrybować ten kanał. Do zobaczenia.